Dzień dobry, Wodawska TV. Przed nami turniej Kresy 2018. Panie burmistrzu, kilka słów na temat tego turnieju. No cieszymy się, że w tym roku Kresy odbywają się również we Włodawie, bo przypomnę, to jest 5. edycja turnieju, który jest organizowany przez Chełmski Okręgowy Związek Piłki Nożnej, wspólnie oczywiście z Lubelskim. No i turniej polega na tym, że w 4 miejscowościach jednocześnie odbywają się mecze piłki nożnej młodzieży i dzieci w poszczególnych grupach wiekowych. No i w tym roku we Włodawie pierwszy raz właśnie mamy ten turniej. Rocznik jest dzisiaj w tym roku gra rocznik 2005. Także jest to dodatkowa w moim przekonaniu promocja Włodawy. Mamy drużyny, można powiedzieć, tutaj z wschodniej części Polski, ale również mamy drużyny spod Warszawy i z Ukrainy. Także jak najbardziej jesteśmy zadowoleni, że we Włodawie się to odbywa. Mamy nadzieję, że nie po raz ostatni i że ten kolejny chemski turniej, który będzie organizowany, właśnie po raz kolejny będzie też we Włodawie za rok. Dzień dobry, Włodawska TV. Kto zainicjował pomysł na taki turniej? Zainicjował ten turniej Chełmski Związek Piłki Nożnej. Jest to pierwszy raz organizowany we Włodawie przy współpracy władz miasta i starostwa. I myślimy, że będzie dalej kontynuowany co roku jako Kresy 2018. Co roku będzie kontynuowany dalszy ciąg tego turnieju. Czy drużyny, te, które dzisiaj grają tutaj przed nami, zostały wybrane losowo, czy w sposób eliminacji, czy po prostu każda drużyna, która się zgłosiła, mogła brać udział w tym konkursie? Każda drużyna, która miała chęć i chciała zagrać w piłkę i u nas w turnieju, mogła się zgłosić i dzisiaj grać w turnieju. A co dalej z Włodawianką? No oczywiście idziemy do przodu, no i trzeba będzie rozwinąć, żeby ta piłka we Włodawie zaczęła się kręcić i klub prężnie prosperował. Czyli kiedy się dowiemy o przyszłości? Już po 2 marca, po walnym zebraniu, powinniśmy dowiedzieć się o zarządzie, który zostanie wybranym i jakie ma plany na następne lata, na rozwijanie piłki nożnej we Włodawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dzień dobry, Włodawska TV. Przed nami turniej Kresy 2018. Dlaczego właśnie Włodawa w tym roku? Włodawa to już jest 5. turniej Kresy. On był rozgrywany najpierw w Chełmie, później zaczynał się rozrastać na miejscowości Dorochusk i Wola Uchruska w ubiegłym roku. A w 2017 roku zgłosiłem na zarządzie Chełmskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, czy my jako miasto przybrzeżne nad Bugiem nie moglibyśmy być organizatorami tego turnieju. No i prezes Anatol Obuch pozytywnie jakby zaaprobował nasz pomysł. No i w tym roku udało się, że rozgrywamy ten turniej. Przyjechało 10 drużyn, są 3 drużyny ukraińskie, są również z centralnej Polski, jak Józefowia, Zamość. No i tutaj drużyny jakby ościenne. Myślę, że jest to fajna forma propagowania piłki nożnej. Hala Trójka idealnie jakby się do tego nadaje, chociaż wizytowaliśmy 2 hale sportowe, bo wcześniej była tak zwana wizyta delegacji Chełmskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Najpierw spotkanie u burmistrza na herbatce, później przejechaliśmy się właśnie, aby popatrzeć, gdzie można ten turniej rozegrać. No i jakby logistycznie wypadło nam, aby tutaj ten turniej rozgrywać. Oczywiście z udziałem drużyny Włodawianki pod kierownictwem Marka Droba. Już rozegrali swoje mecze, pierwszy mecz przegrali, ale później rozkręcali się jak w wyścigu kolarskim, a więc każde kilometry były coraz lepsze. W ostatnim meczu z faworytem turnieju z Arsenalem, Arsenal, ale to Sokal w okolicach Lwowa jest ta miejscowość. Oni przyjeżdżają od kilku lat, zremisowali 1-1 i w tej chwili, kiedy rozmawiamy o godzinie 14 z minutami, jeszcze nie wiemy, czy Włodawianka w niedzielę wystąpi w ścisłym finale, bo w finale właśnie tym A wystąpią drużyny, które zajmą 2 pierwsze miejsca w swoich grupach i 3. drużyna z grupy albo A, albo B. I Włodawianka akurat w tej chwili zajmuje 3. miejsca, więc musi trzymać kciuki, aby 3. zespół grupy B zdobył mniej punktów. No ale w tej chwili już wszystko
jakby nie w rękach drużyny włodawianki, tylko to, co zagrają inne zespoły. Ja uważam, że dobrze, że najmłodsi akurat ten turniej rozgrywają. Były czasy, kiedy rozgrywaliśmy turnieje oldboyów tutaj i przyjeżdżało wiele miast. Latem co roku rozgrywamy turniej również oldboyów, gdzie przyjeżdżają drużyny Ukrainy, Białorusi, Jagiellonia, Białystok, ale najprzyjemniej to jednak ogląda się, kiedy grają tacy najmłodsi. U nas gra rocznik 2005, a więc chłopcy maksymalnie 13-letni. W Woli Uchruskiej rocznik chłopaków 12-letnich, w Dorohusku 11-letnich i w Chełmie 10-letnich. A więc w sumie w turnieju wedle listy zgłoszeń jest 511 zawodników, a więc logistycznie jest to turniej taki ciekawy do ogarnięcia, ale myślę, że organizacyjnie Włodawa sobie poradziła. Nie będę oceniał Woli Uchruskiej, Dorohuska czy Chełma, chociaż oni mają jakby większe doświadczenie z lat ubiegłych, ale myślę, że my tutaj staniemy na wysokości zadania, ale najważniejszą rzeczą by było, żeby jeszcze właśnie zawodnicy nasi byli wysoko, chociaż idea Coubertina mówi, że ważny jest udział, a nie tylko miejsce, chociaż każdy by chciał być jak najwyżej w tej tabeli.